Jezus powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. Często rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, mam zdanie takie lub inne. Ja mówię, ale twoje zdanie nie jest zgodne ze zdaniem Jezusa. To nic, mówią, ale ja kocham Jezusa. Rozmawiają ludzie. Ludzie mówią, kocham. Ja mówię, ale on tutaj powiedział, że kto nie przestrzega jego słów, to go nie kocha. Ale ty go kochasz, tak? Tak. To czemu nie stosujesz tego, co on powiedział? Dlaczego tego nie robisz? Mam inne zdanie. Ale kocham Jezusa. Chaos jest ogromny. Ogromny. Tu jest napisane, kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wiecie, wielu ludzi mówi, Bóg wszystkich kocha. Tak, Bóg wszystkich kocha i dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To jest jedyny akt Jego miłości. Wiecie, z miłością jest troszkę tak, że potrzebny jest nadajnik i odbiornik i nie można nadawać, jeśli się tego nie odbiera. I tak naprawdę, od strony teoretycznej, Bóg kocha wszystkich ludzi, bo dał dowód tego. Dał dowód. Ale realizacja tej miłości to jest zupełnie inna para kaloszy. Zupełnie inna para kaloszy. To nie ma czegoś takiego, że Bóg jest w stanie uwolnić choćby gram miłości do człowieka, jeżeli człowiek nie chce realizować tego, co on powiedział. To jest niemożliwe dla Boga. Bo on powiedział, kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. To jest bardzo proste. To bardzo proste. Rozumiecie? Kto mnie nie miłuje, słów moich nie przestrzega. Kto mnie miłuje, słów moich przestrzega. To jest bardzo proste. W ogóle ludzie, zobaczcie, to jest coś takiego. Ludzie żyją ze sobą, robią sobie na złość, są dla siebie złymi i mówią, kochamy się. Ja mówię, ale czego to jest miłość? Co to jest za miłość? Sadysty do masochisty, rozumiem. W ten sposób, taki układ, tak? Tak? To już zaburzony Freud wpadł na to, że to jest spoczenie. Że jeden lubi bić, a drugi lubi być bity. I w ten sposób tworzą pewnego rodzaju symbiozę. W symbiozie. Ale nie taki jest Bóg. Bóg mówi, kto mnie miłuje, przestrzega przykazań moich. On przestrzega ich. Czyli one są dla Niego nie tylko ważne, ale one są wprowadzone przez Niego w praktykę. W praktykę. Ludzie mówią, ja mam takie zdanie. Ja mam takie zdanie. Jest taki jeden, taki mówca, twardy człowiek, strasznie uparty. To przyszedł kiedyś do nas poobserwować, żeby dobry artykuł u nas wysmarować, tam ustał w drzwiach. Przyszedł, przyjechał nawet kawał drogi. Taki. I on uparcie twierdzi, że różnego rodzaju dary Ducha Świętego, one przeminęły, prawda? I jednocześnie prowadzi dysputy na ten temat, co jest ważniejsze, sobota czy niedziela i który to Bóg wybrał na to, aby świętować. Aż mnie ostatnio korciło, żeby napisać, a jaka jest różnica między debilem a idiotą. Sprawdźmy to. Wiecie, głupota tego świata bardzo mocno dotyka Kościół. Ponieważ mówi się, kocham Cię, Panie Boże mój. Ale to, co Ty mówisz, to jest zupełnie inna sprawa. Nie muszę. Nie trzeba. Mam prawo mieć swoje zdanie. Otóż jeśli masz inne zdanie niż mówi Bóg, to znaczy, że Go nie kochasz. To jest bardzo proste. Nieważne, co ty tam czujesz sobie w środku. Rozumiesz? Nieważne, co czujesz w środku. To uczucie jest krzywe. Masz krzywe uczucie do Boga. Bo to jest uczucie. Miłość to jest akcja. Rozumiesz? To styl życia. Kocha się Boga w ten sposób, że się przestrzega tego, co On powiedział. Nie jakichś przykazań z Synaju,
Rozumiesz? Bo przykazania z Synaju umarły razem z Chrystusem na krzyżu. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jeżeli Bóg coś powiedział, to to jest tak święte jak Bóg. Jeżeli dla ciebie to ma inne znaczenie niż Bóg sam, to jesteś w wielkim błędzie. W wielkim błędzie. W wielkim błędzie. Jedną z wielkich tragedii obecnego chrześcijaństwa jest wiara w Jezusa przy jednoczesnej niewierze w Jego słowa. Wiara w Jezusa, ale nie wiara w Jego naukę. A Jezus powiedział, jeżeli moje słowa będą miały dla was znaczenie, moje słowa, nie ja sam, moje słowa, to poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ci ludzie mówią, Jezusa mam. A ja mówię, a masz Jego naukę? Czy nie masz nauki Jezusa? Czy masz Jezusa tylko? Co to jest, że masz Jezusa? Co to w ogóle znaczy? Dlaczego wyrobiłeś sobie taką chorą rzecz w sobie? Jeżeli nie liczysz się ze słowami Boga, to nie kochasz Boga. Każdy się musi z tym zmierzyć. Bo Bóg cię kocha w Chrystusie i koniec. Zamknij ten temat, nigdy się nie zastanawiaj, czy Bóg cię kocha. Ale zastanów się, czy Ty go kochasz, bo fajnie, żeby w tej miłości to płynęło, rozumiesz? Żeby to płynęło. Na podstawie tego, że On cię kocha, idziesz do nieba. Ale na podstawie tego, że Ty go kochasz, to możesz żyć szczęśliwie na ziemi. Uwielbię dziś Boga i powiedz, Panie Boże, Twoje słowa są dla mnie tak ważne jak Ty. Twoja nauka jest dla mnie tak ważna jak Ty sam. Panie Boże mój, odwracam się od wszelkiego relatywizmu, od wszelkiej kłopoty diabelskiej, oddzielającej Ciebie od Twoich słów. To Twoje słowa są duchem i mocą. To Twoje słowa. Kabaka to porologo, woko to porologa, kabada. Lewekete kele haribas. Edo. Gloj na prajere, gloj. Wywyższamy Ci, Jezus. Wywyższamy Ci, Jezus. Wywyższamy Ci, Jezus. Yeah.
sytuacji. Nie ma takiego grzechu i nie ma takiego dołu, z którego Jezus nie wyjmie ciebie, o ile ty mu uwierzysz. Spotkałam w Krakowie teraz kobietę, która tak bardzo chciała się spotkać z Jezusem, ale nie bardzo wiedziała w ogóle, że z Jezusem, i powiedziała: przyjacielu, zwracając się do nieba, przyjacielu, jeśli w ogóle jesteś, to ja chcę cię poznać. Zobaczcie, prosta wiara zbawia, prosta wiara zbawia, nieskomplikowana, nieskomplikowana, prosta wiara zbawia. Mówimy: Jezus poniósł za nas śmierć. Czemu nie uwielbiamy radośnie Boga? Nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego objawienia, nie ma takiego demona, nie ma takiej warowni, nie ma takich rzeczy, z których Jezus nie wyjmie ciebie, ale postanów, że skupisz na nim całą uwagę, że oddasz uchwałę, że nie oddasz diabłu ani kawałka minuty uwielbienia. Wyjdź z miejsca stagnacji.
ducha, którego świat przeszedł, ponieważ go nie widzi i go nie zna, ale ty go znasz, bo jest w tobie, bo on przypomni ci wszystko, co powiedział i nauczy cię wszystko. Czekaliśmy na ciebie, aż przyjdziesz i opowiesz nam o Jezusie. Nie ma takich rzeczy.
budujemy, z Bogiem budujemy. Jeśli w czasie budowania przychodzi do Ciebie stagnacja, to przeciwstaw się temu. Jezus się przygotowywał do swojej służby i służył 3 lata. Ale jak? Efektywnie. Powiedz teraz, że w imieniu Jezusa występujesz przeciwko wszelkiej stagnacji, przeciwko śmierci. Powiedz: diable, nie masz nade mną żadnej władzy. Nie panujesz nade mną, to ja nad tobą panuję. To, co rozpocząłem, to zakończę. Będę budował do końca. Będę budował do końca. Taki sam ogień będzie mi towarzyszył na takim odcinku. I taki sam ogień będzie mi towarzyszył na takim odcinku. To Bóg powołał mnie do budowania. Tak Boga mocy.
relacje nie budujesz sam, budujesz z Bogiem. Odsuwaj od siebie wszelkiego rodzaju symptomy zmęczenia. Powiedz, nie będę zmęczona. Nie zatrzymam się na zmęczeniu. Ciesz się każdego dnia, że budujesz z Bogiem, że budujesz dużą budowlę. W ogóle trzeba się śmiać. Trzeba się śmiać. Diabeł chce przygnieść, a ty masz się śmiać, bo Bóg powiedział, że jego radość jest naszą siłą. Diabeł chce cię okraść z radości. Chce cię okraść z tego, że budujesz i na razie nic nie widzisz. Wiecie, co jest, jak się buduje fundamenty? Pamiętam, moja mama stawiała dom. I pamiętam, ile trudu i wysiłku i ile wyrzeczeń w naszym domu kosztowało to, że ona budowała ten dom. Ona była zmęczona, bo ona była sama, ponieważ mój tata z nią nie budował. Ona była sama i ona była zmęczona, ale ty nie jesteś sam, ty jesteś z Bogiem. Mieszka w tobie Duch Święty, mieszka w tobie ten sam Duch, który wzbudził Jezusa z martwych. Zobaczcie, jak to diabeł zbłycił. A nie mogę, powiem wam coś śmiesznego. Pierwszy raz, jak prowadziliśmy pierwszy kościół, ja tu pojechał na usługę, to ja jechałam do kościoła na motorze, bo nie miałam samochodu i nie miałam prawa jazdy. I przyjechał po mnie chłopak, była brzydka pogoda, był październik, lało i było czysto. A on po mnie przyjechał na motorze, a ja jechałam na tym motorze. On tylko miał kask, a ja nie miałam. I ja tam jechałam jako usługująca, jako pastor tego kościoła. Przy każdym jego hamowaniu ja hamowałam butem i miałam rozwalonego buta. Zobaczcie, to są początki budowania. Nie daj się diabłu zmiażdżyć. Powiedz, to ty jesteś skończony. A ja rozpocząłem budowlę. A ja rozpocząłem budowlę. A ja zbieram materiał. A ja zbieram materiał. A ja się rozpędzam. A ja się rozpycham. A ja mam coraz więcej materiału. A ja się rozpędzam. Ja się rozpędzam. I twoja perspektywa coraz bardziej będzie poszerzona. Trzeba Bogu dziękować, a nie przeklinać. Trzeba Mu dziękować. Boże, dziękuję Ci za każdy dzień, za każdy element. Za wszystko trzeba Bogu dziękować. A diabeł chce zmiażdżyć, bo on jest zmiażdżony. Kiedy czujesz się zmiażdżony, to pamiętaj, to nie jest z serca Boga. To jest z serca Lucifera, bo on jest zmiażdżony. Bo to nad nim jest ostateczny wyrok, a nie nad nami. Porażka Cię nie definiuje. Coś małego Cię nie definiuje. Masz patrzeć, choć dzisiaj masz tyle, to masz patrzeć tak wysoko. Masz widzieć w wieżę, wierzchołek. Masz patrzeć tam, gdzie wzrok nie sięga, patrz do nieba. Kiedyś mówiłam wam, że z perspektywy tronu patrzymy na każdy problem. Z perspektywy tronu. Jeśli masz problem z... Wiecie, chcę coś wyśmiać. Jeśli masz problem z poniżeniem, wiele lat, to kup se stołek parowy i usiądź wyżej. Może Ci to pomoże. Taki post chciałam teraz napisać. Jak masz wiele lat z poniżeniem i Jezus Ci nie pomógł, to kup se stołek parowy i usiądź wyżej. Kora masa, korba se. Szowa, lara, bera, sako, loro, do. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. My dziękujemy Tobie za poszerzenie perspektywy. Za poszerzenie perspektywy. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że ludzie widzą, że widzą, że widzą, że perspektywa jest poszerzona. Ojcze, ja dziękuję Tobie. O barabasa, koloro, bosło, da narabaja, zarabasa, koloro, basy. A barabasa, bosło, da narabasa, koloro, bosło. Eberebesza, koloro, basa. Ederabasa, koloro, basy. Ederoro, a kaburo, basa, koloro, bosło. Bo my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy nabierają.
ma, temu będzie dodane. Jesus, dziękuję.
Uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ile nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego, kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Chcę się pomodlić teraz. Ci z was, którzy rozumiecie w duchu, co teraz będę robił, skorzystajcie z tego. Chcę, żebyś wyrzekł się demonicznych więzów. Być może nałożonych na ciebie przez korzystanie z katolickich sakramentów. Chcę, żebyś to złamał nad sobą. Złam to. Dostałem informację proroczą, że przyjdzie wolność na wielu ludzi przez to. Złam moc chrzcina. Złam moc do świętego sakramentu. Złam moc pseudospowiedzi. Złam moc pseudo namaszczenia chorych. Złam moc pseudo małżeństwa. Złam! Bo to demony za tym stoją. Wielu rzeczy byłeś nieświadomy. Szedłeś jak nieme zwierzę w to, prowadzony na rzeź. Ojcze, ja w imieniu Jezusa łamię teraz nad Kościołem demoniczne siły związane z sakramentami Kościoła katolickiego. Przez imię Jezus ja rozwiązuję bezprawne więzy. Założone przez chrzciny, założone przez pseudo-święty sakrament. Ja związuję demoniczne siły, założone przez pseudo-pokrutę, przez pseudo-małżeństwo, przez pseudo-namaszczenie chorych. Ja rozwiązuję bezprawne więzy nałożone na ludzi. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa. Ja nakazuję, aby demoniczne siły, które za tym stanęły i które weszły do życia ludzi przez ich nieświadomość, przez to, że byli prowadzeni przez religijne systemy, w tej chwili odeszło od nich w imieniu Jezusa. Ja zrywam te więzy z nich.
przez imię Jezus. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Ja ustanawiam głęboką świadomość nowego przymierza we krwi Jezusa Chrystusa. Ja mówię, jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Człowiek Jezus Chrystus. Ja mówię tylko przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa. Człowiek ma dostęp do życia wiecznego i do mocy płynącej od Boga Ojca. W imieniu Jezusa ja przeklinam demoniczne siły założone jako pęta na ludzi, kiedy nieświadomie szli do kapłanów i przyjmowali od nich to, co oni dla nich mieli. Ja mówię w imieniu Jezusa, że teraz te demoniczne siły, one puszczają ludzkie umysły, one puszczają ludzkie emocje, one puszczają ludzkie ciała. W imieniu Jezusa, ja mówię, że rozwiązują się teraz. One się rozwiązują, one się rozwiązują. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Na Jego winy szmaty majestat.
autorytet nad każdą demoniczną siłą, która została udzielona ludziom, kiedy biskup katolicki nałożył na nich ręce w fakcie pierzmowania. W imieniu Jezusa ja nakazuję tym duchom teraz wyjść, ludzi! W imieniu Jezusa! Odchodźcie teraz od ciała! Odchodźcie teraz od dusz! W imieniu Jezusa! Ty, duchu antychrysta! Ja przeklinam cię! Religijny duchu, wol! Wol od ludzi! Wol od nich! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Antychrystyczny duch! Antychrystyczny duch! Już Ezechiel o nich prorokował. Mówił, będą łowić. Łowić dusze naiwne. Szakata parala ramaha kata sakata rala ramaha. Szamane lara nawana, Duchu Święty. Wypełniaj te miejsce teraz. Wypełniaj te miejsce, ludzie. Nowa myśl. Nowa myśl. Nowa myśl. W imieniu Jezusa. Nowa myśl. Droga szeroka. Jasna. Pata saka tene menere la haba. Tekenere la hukorolora. Tylko Ty masz Duchu Święty w nas miejsce. Tylko Ty masz prawo naszych dusz i ciał. Tylko Ty, Duchu Święty. Żaden inny duch. Szamane Pane, widzimy w Tobie, słyszymy w Tobie, rozumiemy w Tobie. Hamadila rane mena manalara kedelawora. Jeszua rane śpiewane manalara. Pielgrzymkach związanych z kultem maryjnym, wyrzeknij się teraz tego, gdy szedłeś tam, aby oddawać hołd Marii. Wyrzeknij się tego. Może była to zabawa dla ciebie, może byłeś nie tylko dzieckiem. Demonom nie przeszkadza to, że ktoś robi coś nieświadomie. Im właśnie o to chodzi. Diabeł to król ciemnogrodu, a Jezus jest światłością. Może byłeś malutkim dzieckiem. Wyrzeknij się tego. Ojcze, w imieniu Jezusa ja związuję demoniczne siły kultu maryjnego. Ojcze, ja w imieniu Jezusa w tej chwili uwalniam ludzi, którzy w sposób nieświadomy szli oddawać cześć Marii w jakiejkolwiek formie pielgrzymki. Ja to przeklinam i odcinam to od nich. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szakata, rala, ramaha, to wszystko są duchy antychrystyczne. Droga jest jedna i ma na imię Jezus. Te pielgrzymki to pseudodrogi. To pseudodrogi. To jest duchowe wszystko. Amada sama katarara haka to loko to rono padre, kiedy nie wesi na plan. Szakine loro hokro, loro dochodzi na plan. Trzymał Cię, korony swej wyrzekłeś się.
Mas a mesa não é o mesmo.
Ciebie Jezus wielbić chcę. Tylko Ty zdobyłeś serce me, powieki wieczne. Będę kochać Cię, bo tylko Ty zdecydowałeś się umrzeć za mnie i wyzwolić mnie. Powieki wieczne. Będę kochać
do mnie. Ucisk, głowę ci ściska. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Stąd! W imieniu Jezusa. Czary puszczajcie teraz! W imieniu Jezusa. Teraz! Thank you.
rodzaju duchów seksualnych, to może odejść raptem z umysłu. A raptem. Zarówno od duchów perwersyjnych, jak i od duchów oziębłości seksualnej. Bo to właśnie sakramentalne duchy religijne w tym kraju wykonują taką robotę. Może być normalnie po prostu. Normalnie. Makafata katalara la rechora katana laori. Tene mene la arde kete arde kene ne vesete ne la rechora de vesene Jesus. Kolejo ne shifa katalara la 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 praes. Mogą chcieć też wracać, szczególnie taki ucisk na głowie, bo to długo było. Długo było. Dlatego może chcieć tak wracać, jak będziesz odczuwał taki ucisk na głowie, od razu przeciwstawię się temu nakazu, aby to natychmiast odchodziło. One nie mają prawa dotykać twojego ciała. Jesteś w Chrystusie Jezusie. Trzymaj władzę.